Twittera. Ktoś mi pisał, że Jorski, ty jeba, dlaczego tak słabo ta gra wygląda, dlaczego tak ścierwojacko spierdolone tekstury. I witam wszystkich bardzo gorąco o godzinie 18:04 w czwartek, 1 czerwca. A to jest Gothic 2 Returning New Balance. Proszę bardzo. Panie i panowie, można powiedzieć, że odrobiłem lekcję, bo użyłem klawisza H, przeczytałem rady odnośnie samej rozgrywki. Przeczytałem wasze komentarze, których było ze 200, 300. Powiedzmy, że większość przeczytałem i wyciągnąłem pewne wnioski. Na początek. Ile mam złota? 90. W takim układzie otwieramy sakiewki. Sakiewkę. W tym wypadku i nauczymy się skórowania zwierząt. Czy to twoje? Jedyna... Nie to, co takiego z nimi robisz? Co ty z nimi działasz? Jak co? Zabijam je. W ostatnie время u ciebie nie очень słabo. Robota nie jest zbyt wymagająca, jakieś tam pierdoły, ale to. Nauka patroszenia zwierząt. Nigdy nie zaczynaj od głowy. Tyle powinno nas interesować, a co z owcami? To już jest wątek zwykły Gothica. A co? Jeszcze opcja handlu. Jakieś tam pierdoły. Byłem wcześniej w porcie, na spróbówkę zobaczyć, czy mogę dalej wędkować, nie mogę, bo jest limit. Ale Farim ma nowe kwestie dialogowe. I wasze zdrowie swoją drogą. Czyli tak, Farim jest tutaj, nocne spanie wykonuje. A ja się pytam, co mogłoby mnie zaciekawić? I on mówi tak. I myślę, że coś tam by mogło, co takiego. Widzisz tę wyspę, tę maleńką latarnię na maleńkiej wyspie? Jasne. U jej stóp zatonął statek kupiecki. Można na tym jakoś zarobić? Na pewno znajdziesz we wraku coś wartościowego. A dlaczego sam nie wyruszysz na poszukiwania? Ja już jestem za stary na takie zabawy. Poza tym boję się klątwy ciążącej na latarni. Mówi się, że zamieszkuje ją żądny krwi duch. Niczego się nie boję. W takim razie powodzenia w poszukiwaniach. Jakiś tam kwestik, jakieś duchy. Dalej, byłem u Lemara. Pożyczyć pieniądze. Nie wiem, czy to jest dobra opcja. Prawdopodobnie nie. Ale można u niego zyskać również jakieś tam zadanie losowe. No i przy okazji są pulpity. Galahad. Jeszcze skipuję. Ale sam Lemar jest tutaj. I Lemar. Co słychać? Praca dla mnie. A u ciebie nie chcesz pracować. Chcesz dla mnie pracować? Trzeba wyjaśnić jakiegoś chłopa. Który sprzedał bagienne ziele w porcie? Nie wiadomo, kto je sprzedał, nie wiadomo, o co chodzi. Nie wiadomo, jak odnaleźć tę osobę. Prawdopodobnie wedle opisu zadania. Ten człowiek jest w porcie, gdzieś z dala od wścibskich oczu. Może w portowym magazynie. Nie wiadomo. Do tego jeszcze nie doszedłem. Nieciekawe. No i te pulpity. No, było pisane, było komentowane, aby czytać wszelakie pulpity, zdobywać reputację, zdobywać inteligencję. No i poszedłem porozmawiać z Moe. Chciałem go wyperswadować. Co się dzieje w porcie. I... Ty, to nie ten dialog. Najpierw złoto trzeba zdropić. Czyli robimy tak. I ognik to podniósł! A, więc to tu... Dobra, dostaliśmy jeden retoryki, ale... To dalej nie jest to. Chcę tylko wypić piwo, w porządku, zapłacę. Proszę. I zabrał mi wszystko, ponieważ ognik podniósł moje złoto. Ja pierdoli! Dropimy złoto raz jeszcze. Proszę bardzo. Rozmowa z Moe i retoryka plus jeden, chcę wejść do knajpy, chcę wypić piwko i zapłacę, a on mówi, że nie masz złota, w takim razie wpuszczę cię, biedaku. No i o to chodzi. Gonzales, kim jesteś? Moje imię Gon... Wygląda bardzo podobnież do asasyna. Ty nie pochodzisz na żytelet. To tak silno бросается w глаза, да? No i jest bogaty, jak przystało na asasyna. Czy ma dla mnie jakąś robotę? No, u mnie jest jedna. Co? Widzisz, li, во время swojego. Или его ukr. A miejscowe оружие меня не слишком впечат. Уверен, ты бываешь в разных местах. Zgubił jakiś miecz, który znajduje się w. Broń dla Gonzaleza?
Poprosił, abym wyświadczył mu przysługę. Mam mu znaleźć broń, która będzie do niego pasować. Gonzales uważa, że tutejsi kupcy nie mają broni, która odpowiadałaby jego oczekiwaniom. Być może najemnicy? Prawdopodobnie? Albo obóz łowców? No, inna frakcja niż Licorinis posiadałaby tę broń. Liza. Hej, wszystko w porządku? Nie przeszkadzaj mi, nie widzisz, że pracuję? Co tutaj robisz? Już przecież o to pytałeś, pracuję na lepsze życie dla siebie i kota. Nie zadręczaj mnie pytaniami. Okej. To nieźle pracuję. Chyba się, że tak powiem, no, nie powiem tego, bo to nie wypada. I Cardiff. Jak leci? Jeśli chcesz coś... Który ma informacje? Jest tu jakieś zajęcie? Partyjka kości. To... Odpuszczę sobie. Nie mam golda na marnowanie. Masz dla mnie jakąś robotę? No i to jest wątek z Returniga 1-3-2, trzeba pobić Moe. Będzie gold codziennie się generował po samym zabiciu, pobiciu, przepraszam, Moe, natomiast próbowałem, nie jestem w stanie. Na gór, który nie chce rozmawiać. I Gavern. Który pracował w porcie, nie wiem, o co chodzi. W takim razie z powrotem do Cardiff i tu chyba będzie zadanie. Wiele ciekawych rzeczy. Zapomnij o tym i można wyperswadować mniejszą cenę za informacje. Aż tak strasznie nie potrzebuję. I retoryka wpadła. Za 5 sztuk złota jak najbardziej potrzebuję informacji o pracy. I specjalne zlecenie gwarantuje nam zlecenie na góra. No właśnie. Ty, i druga opcja? Czy masz dla mnie? Mam pewne zlecenie. Zuris, sprzedawca mikstur z targowiska, przyjmuje właśnie... You fucking what? Zadają, że Daron przywiózł ze sobą... Okej, czyli nieoficjalny quest numer 2. On się nie pokazuje w notatniku, ale chyba odpaliłem questa na zawartość kufra Darona. W takim razie na gór. Cardiff powiedział, że... Podobno jest robota, dzielimy się po... A, czekaj. Jesteśmy partnerem. Retoryka, no właśnie. W takim razie jaki jest plan? Można przeskipować, bo my wiemy, bo my graliśmy w Gothica 2, Noc Kruka. Także wątek samego podstawowego Gothica każdy kojarzy. Teraz przemyślmy, czy Borka będzie coś mieć. Warto, z tego co mi pisaliście i też zauważyłem, warto z każdym rozmawiać, każdą opcję dialogową 5 razy przeskipować. Tylko po to, że jest mikro jakaś tam szansa, że faktycznie nowy quest wpadnie, jakaś informacja się obije o ucho. Halvor. I nic mu nie mogę sprzedać. Przynajmniej na razie. Teraz jest godzina 19:40. Nic mi teoretycznie to nie daje. Można by poszukać, przepraszam, jakichś tam pulpitów do przeczytania. Szybkie czytanie pulpitów. Inteligencja 12, retoryka 11. I godzina 19:52. No, ktoś mógłby powiedzieć, wczesna pora. No, za wczesna, bo kolejne, co chciałbym zrobić, to zgarnięcie zbroi. I to znowu z komentarza widza, także dziękuję ślicznie. Rzekomo jest w koszarach w górnym mieście. No, ja to testowałem i faktycznie jest w koszarach w górnym mieście. Czyli nocne spanie. Od drugiej godziny nie reagują straże. Mamy 19. Czyli 4 godzinki. Jest... Ty! Coś mnie się chyba popierdoliła. Matematyka. Jeszcze 2 godzinki i teraz powinienem być nieśmiertelny, jeśli chodzi o strażników. Nie powinni reagować. Tam ktoś płakał w ogóle, żeby przestawić oświetlenie, że w nocy ma być dzień. No panie i panowie. Ile tego nocnego gameplayu będzie? Parę minut? Pochodnia. I wzdrapujemy się na... murki. Tutaj quick save, ale to raczej proforma, bo zobaczcie, nikt nie reaguje na mnie. I czy ogrodnik ma retorykę? Ma jakiś tam wpis? A, bardzo ważne. W każdej możliwej sytuacji, gdzie ognik jest wymagany, czyli w zasadzie cały czas, warto, żeby był odpalony. No bo tak jak tutaj widzicie, podnosi jakieś mieszki. Na początku wszedłem tu bez ognika i nie znalazł nic, a później mówię... Ty, ale tu w krzakach itemy mogą być. No i faktycznie, nauczony doświadczeniem, zauważam, że
O, nawet w tym miejscu. I nie wiedziałem, jak wejść na ten budynek. 10 minut próbowałem wejść, a okazuje się, że to się wchodzi... Dosłownie, bo próbowałem tam z krawędzi gdzieś, tutaj. Nie. Okazuje się, że wchodzisz po boksie tu. I tu. I koniec. To było tak proste. Jesteśmy na dachu. I tu powinna być zbroja. Proszę bardzo. Luksusowe ubranie obywatela. Które ja zakładam? No nic mi to nie zmienia, bo ja mam 15 HP efektywnie. Ale na początek niech będzie. Bo chodzi o to, że ono... Okej, ma statystyki teoretycznie dwa razy lepsze. Ale praktycznie nie może się z niczym skalować, bo jeżeli ono mi obniża obrażenia nawet o 50%, to dalej pracujemy na 15 punktach zdrowia, więc... Nie bardzo. Jak to wygląda? Trzecia godzina. Jak dobrze wiemy, o trzeciej wszyscy śpią. Ja też powinienem się do piątej, myślę, przespać. Może? Można zebrać będzie bonusy od Wulfgara i za waszą radą będę już wykorzystywał bonusy, czyli zupa z mięsem. Ponieważ to, że komu nie wlicza się, no mam nadzieję, że się nie wlicza do późniejszych progów. Wulfgore? Tak, wcześniej. I broń jednoręczna plus jeden. Moje pytanie teraz. Czy tu znowu progi z samego stylu walki to jest... Powiedzmy te 30, 60, 90, bo jeżeli tak, ja próbowałem walczyć. Nie da się niczego zabić, te NPC napierdalają, no po prostu spamują, nie rozumiem. Ten system walki tutaj, przeklęty jest Bartok. I też chyba questik będzie u Bartoka. Gdzie miał kupić to ziele? I tu jest wątek właśnie Trokara. Nauka skurowania. No ktoś mi tam nęcił, żeby nauczyć się skurowania i żeby nie sprzedawać mieszków, ale ja nie mam golda. Także albo sprzedajemy mieszki, albo nie mamy golda. Czekaj. Nie mogę zapisać? Naucz. Pff, 780 sztuk złota. Nie podziałam za dużo. Czy możemy coś zrobić jeszcze w Korinis na ten moment? Chyba nie. Ty, możemy coś wykonać. Baltram. I zadanie typu fałszywy posłaniec. No jeszcze jakby się nęcić na te questy, to można by znaleźć pirata i mu dostarczyć paczkę. Zróbmy to. Szczerze, ja to skipnę wam całą tę podróż. O kur... Nie zabiłem tego goblina w tamtym miejscu, ale jestem w stanie już go zrobić. Ty, to nie jest zwykły goblin. O, fokie. To jest zwykły goblin, tej. Tylko się agruje 18 tysięcy goblinów. Czarny goblin jest na półce skalnej. No to fajnie. Jeszcze raz, gdyby tylko jednego goblina zebrać. Ja pierdoli! Ej! Jedną rzecz, jeżeli mogę powiedzieć na temat returninga, to to, że potwory, które się agrują grupowo, agrują się grupowo przez ścianę, także... Odpuszczamy tę walkę i idę do Akila. Moje pytanie za 2 złote. Nie gadaj, że to wszystko można zbierać. O nie. A ja tyle itemów przeskipowałem. I dlaczego teraz NPC nie atakują? Te niespójności. Uważaj na swojego męża, to nie... Ekskluzywna skrzynia. O, będzie trzeba tu wrócić wieczorem w takim układzie, ale gdzie jest sam Akil? Co jest grane? Ty, a może ja bym spróbował tę skrzynię podjąć? A. To tak bardzo ekskluzywna, że aż... Nikogo nie interesuje, natomiast mnie interesuje, gdzie jest Fokien Akil. Najśmieszniejsze jest to, że ja... O, tutaj. Baltram mnie przysłał i wracamy z powrotem do Baltrama. Przy okazji mogę założyć kuszę, bo mam 10 punktów siły. Druga sprawa, wyjaśnijcie mi proszę, jak miałby działać system walki. Na przykład na początek halabardą czy bronią dwuręczną. Bo ja już poszedłem 20 punktów w siłę, żeby zobaczyć halabardę. I efektywnie styl walki wygląda jak miecz dwuręczny, czego nie trawię, bo jest animacja tak wolna. Mam przesyłkę od Akila. I można pójść do pirata Skipa. Zróbmy to już teraz. Znowu. No niestety gold. Gold trzyma mnie za gardziel. Bo nic nie mogę bardzo zrobić.
Tu są kryto szczury i pająki. Krytoszczur 70 HP, a pajączek 700. To jest bardzo ciekawe. A, i się zabiłem. Próba numer 2, próbujemy krytoszczura podjąć przez ścianę. Kurczę, to celowanie teraz wolne to jest cancer większy niż automatyczne celowanie. Serio, ja nie wiem jak się komuś to może podobać. Może ja jestem boomerem, może ja jestem oldschoolowy, ale pierdolony gothic z free celowaniem to nie jest dla mnie. Ja... No, dusi mnie, w sercu mnie, w duszy mnie dusi. Ty. Tu są potwory. I mają 200 HP. I młode gobliny, które mają 30 HP. Poczekaj, jesteśmy w stanie to zrobić. W takim razie najpierw trzeba goblina zagrować. I on dostaje nawet niezłe buły. Oh, you fucking. Co, trudny ten? Ja nie wiem, w czym wy widzicie problem, naprawdę. Ten returnik to sam się przechodzi. Wilk. Wilk się zbuguje, zakładam, tak? Ty. Co jest, kurde, grane? Pierdolona kusza. Czyli jednak... A, i młody goblin zabugował się. Widzicie, teoretycznie returnik jest trudny, ale dajmy na to, że ja gram faktycznie pod te kusze. I co wtedy? Rozumiecie, że to byłby w istocie samograj. Przecież ja mógłbym bugować od początku do końca rozgrywki. A, nic nie mówię. Bawimy się dobrze. Nie bugujemy. Tutaj znowu ktoś chyba w komentarzu mi napisał, że iść do jakiejś wieży przy skipie, że będzie coś, co pozwoli aktywować teleport, za co dziękuję. Ale nic ciekawego tu nie było. O kurde, gobliny. Także guma jest palona. Pa, 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 i skip nie widzi tego goblina, no nie. A jak ja podejmę... A to młody goblin. W takim razie pochodnia, której nie wyjął bezimienny z jakiegoś powodu. Co tak ponuro wyglądasz? Tak się składa, że mój piracki Cordelas nie przetrwał walki, bla bla bla. Chcę nową broń. I wątek Baltrama. Prawdopodobnie coś spieprzyłem, bo nie było retoryki. Gdzie są zaginieni ludzie? I muzyka bitewna. I krab, a to ciekawe. I żółw morski. Żółwie z 1-3-2 kojarzymy. A, i podebrał mi śmietnik expo. Żółwie, no mam nadzieję, że będą służyły do tych bonusów siły. Jeśli nic nie pozmieniali względem 1-3-2. A młody goblin proforma. Znowu jedno z tych przeklętych... Którą on oczywiście musiał... Ja pierdziele. Tak to się zacieli, ale jak już trzeba było expo podpierdolić, to pierwszy był, piękne. I co my tutaj mamy? Złoto... Dlaczego oni w ogóle nie reagują na to, że ja im złoto podbieram? What? O tym właśnie mówię. Normalnie w 1-3-2, czy w zwykłym nawet Nocy Kruka, skip by się na mnie rzucił, bo to jego skrzynki są. Tutaj nie ma problema. Nie powinienem się kłócić, bo to niby jest ułatwienie na początek, ale... Kurczę, oni... Ja nie wiem czego... Dlatego nie wiem czego się spodziewać, bo w jednej wersji jest tak, w drugiej jest tak, w trzeciej nie ma skipa na plaży. Podejmę tego goblina, to jest duży czy młody? Młody. To niezły młody goblin. Przecież ja na początku z lagi zabijałem goblina pod wieżą. Tu zasięg broni to jest problem. 20 expa. Coś tam kurczy się. Wilki. No nie, odpuszczam sobie. Wracamy do miasta w takim układzie. No też uczę się, powiem wam, ten returnik to też nauka jest mapy poniekąd, skrótów w samym Korinis, że tutaj na daszek wskoczy. To też jest kochane, bo w Gotiku dwójce, Nocy Kruka dajmy na to, to też budowało cię jako gracza, bo uczyłeś się, że można wejść do portu za 500 expa ekstra, jakieś tam pierdoły, skróty. No, z biegiem czasu będę ogarniał. Mi tak naprawdę jedno playthrough wystarczy, żeby drugie zrobić już challenge run typu 0 punktów nauki.
Mogę ci pomóc w interesach. I idziemy z powrotem do skipa. Mam dla ciebie przesyłkę i 100 doświadczenia. Level, jak wygląda level? Niemalże kolejny. I dostaniemy, uwaga, 6 punktów nauki. No, nie najgorzej, 21 na rozdanie. No i już jakby mieć ciśnienie, to można by tą broń dwuręczną na 30%. Ale ja nie chcę tego robić. A jeżeli to zrobię, to najpierw polecę backupy. Bo wiemy, jak to się skończy, rozdawanie tak na ślepo. Z powrotem Baltram, mam room, 300 expa. I niemalże level, 11 punktów doświadczenia. 10 sztuk złota mi dał. Piękne. Wirt. Ej, ty. Теперь ты служишь в ополчении? Я и сам до сих пор не могу в это поверить. Они просто пришли... Кто то есть вирт? Сказали, что дрез... А я даже мяч... Ну, ты же понимаешь. Ополчению необходимо люб... Думаю, всякий разбойник зави... Да я просто в этом уверен. Настоящий ли... Тогда... Тогда... Конечно, конечно. Конечно, але кто то есть вирт? Я повинен ведеть? Я зачем новым в лоре? Ja pierdolę. W takim razie porozmawiajmy z Rugo. Co tu robisz? I czy mógłbyś mnie trenować? Nie ma nic. No tak dziabie delikatnie te postaci, te właśnie wątki. To lore. Ale nic z tego nie wynika. A dziabie, bo boję się coś grubego zrobić. Konkrety. Można będzie przeczekać do nocy. Chcę wstąpić na służbę. Dobrze. Nie wiem, czy powinienem szybszy sposób. Jaki masz? I wątek gildii złodziei. Spoko, lepiej go wystartować niż żeby nie był wystartowany, bo to znowu skrypty, żeby się nie poblokowały. Coś tam o złodziejach. I tyle. Tak wychodziłoby na to. Przyjdę później. Jest godzina 11:49. W nocy można wykonać wątek questu Martina, czyli złodzieja... sprzętu piratów. Gdybyście tylko widzieli szczere oczy Akila, jego nieśmiały głos, wszystkie jego dobra znajdziecie właśnie przy moim... Idziemy z Korinis, bo ja nie wytrzymię. Ale ja przyszedłem tutaj nie bez powodu. Ponieważ w gospodzie był Greg i Erol. Ty. Jeśli chodzi o te... znalazłem... Wieltera? Oczy... Zobaczcie, mam kamienne tabliczki, to nieistotne, bo ja się znajduję w trakcie rozgrywki i tak. Natomiast to, misa Erola, bardzo silne rysy, nie będzie już potrzebna Erolowi, a on nie ma żadnego wątku. Pokaż mi swój... Ciekawe, nie? W takim razie pomówmy z Gregiem. A kim ty to? Kim on jest, wiemy, czego chce, również wiemy. To jest Dexter. I chodźmy do twojej jaskini. Niewykluczone, że któraś z opcji dialogowych również gwarantowała retorykę. Nie chce mi się odczytywać, naprawdę, YOLO. Idziemy po prostu do jaskini. I pa, pa, pa. On zabija potwory, ale ja testowałem... Ty, a ja nie mogę wilków... Co? Czekaj, jak to jest możliwe, że przygotowywanie jedzenia, Eda może mnie nauczyć gotowania zup specjalne. A gdzie są cholerne umiejętności? Co? Gdzie jest opcja, że zdobywaj mięso? Dlaczego z wilków nie wypadło mięso? You fucking what? Nauka patroszenia zwierząt? Nieważne, róbmy to zadanie. Pomyślimy później, pewnie coś się oczywiście zawiesi jak zwykle. Ale już jako, że 200 wytrzymałości, to jesteśmy w stanie chociaż uciekać od goblinów przez chwilę, bo mamy sprint. Czyli... smażone mięsko. I regeneracja zdrowia, to nie to, w takim razie Seraphis. No i wiecie, jaka będzie taktyka. Robisz tak. Ktoś tam dostał damage, quick save. Nie możesz zapisać, więc odpalasz sprinta i liczysz na to, że się uda i palisz gumę. No nie jest źle, zabija coś tam, tylko chłop traci od trzech goblinów 700 HP, nie? Także nie wygląda to za ciekawie. Zabił goblina szamana.
Bardzo dobrze, bo wcześniej ten szaman właśnie mi one-shotował niemalże Grega. No nie one-shotował, ale... Greg padał raz po raz. Myślę, że możecie zauważyć pewną schematyczność tego zadania, no. No muszę po jednym goblinie wyciągać. Goblinu? Goblinie. Inaczej tego raczej nie wykonam. Quick save'y co chwilę. Ja powiedziałem, returning ten New Balance jest trudny w cholerę. Okej, okay, nie będę kłamał, natomiast... To znowu gotyk. Ta gra aż prosi się o to, żeby być zabiuzowana. Ja jestem za słaby, ale Greg nie jest. I znowu palenie gumy. Ostatni zdaje się goblin w tej komorze. Goblin szaman. Ja pierdoli. I dlaczego? Nie. Zobaczcie, jak blisko jest Grega i nie aktywuje się na Grega. Bo Greg stoi... Dosłownie, no chłop strzela... Nie wiem skąd on strzela tą kulką, to jest jakaś fantazja. Dobra, Shaman dead. I mamy roślinę leczniczą. I usunęło zwłoki reszty goblinów. Teraz pytanie, czy ja je wyzbierałem. Bo jeśli coś straciłem w tym momencie, to... Czekaj, tu klucz... A, jest! Statuetka Inosa. Także zadanie wykonam z Daronem. Uwaga, ostatnia komora. Serafis. Bo... Dlaczego oni tak szybko atakują? Jeszcze raz, ustawiam się tak. I pff, tam nie ma w ogóle animacji, że mnie gonią, że oni się agrują, tylko od razu sprint jest, full bomba. On już wybił ze trzech. Ciornych goblinów. Ja próbowałem robić ciornego z pochodnią. No to dałoby radę. Gdybym miał szpadę, to jestem w stanie już ciornego zrobić, bo to mieczywo, które posiadam, ono ma ścierwą animację po prostu. Damage już mam, co ciekawe. I nawet stagger jest wbudowany w tym... Skąd? Widzisz? Chłop nawet nie. Zwykły goblin. Ciorny goblin. Kurde, kamera. Wiecie co jest najgorsze? Że ja bym go zrobił. Tylko z pochodnią. Ja muszę coś wam, boys and girls, udowodnić, że ta gierka nie jest tak trudna, jak wam się wydaje. I podkreślam wam, a nie mi. No co, dlaczego on mi za plecy wbiega? Coś tam, że paskuda. Pff, idziemy do Grega, nie chce mi się. No i dlaczego nie agrujesz się na Gregu, ty śmietniku? No nie, dlaczego się nie agruje na Gregu? Dziabnie mnie. Nie dziabnął. To był ostatni goblin, zdaje się. Ciorny, co ciekawe. Mam kilo, więc mogę kopać. Jest jakiś grób. Ach, sądzę, że to chyba ten grób. Bo teraz zamiast tych znaków na ziemi groby właśnie. Chyba tyle. Co powie Gregos? Tak, wykopałem sakiewkę i jakieś tam doświadczenie. No powier mnie. Wątek skarbów i jeszcze jedno pierdoły. No, teoretycznie jesteśmy w stanie pójść na farmę Onara, a musimy pójść na farmę Onara, bo ciasteczka. Nie bardzo wiem, jak miałoby to wyglądać, bo Golda znowu nie ma na te ciasteczka, ale można by to łączyć pewnie z wędkowaniem. Tutaj są topielce, więc nie podejdę nawet do tego. Aha! I one nie są w stanie atakować we wodzie. Tylko co teraz? A, wytrzymałości nie mam. I życia też nie. No tak. W takim razie musimy podążać za Gregiem, no co? Mówiłem, gra chce mnie zabiuzować, to ja zabiuzuję giereczkę. I Greg już leży. Ja pierdoli, ludzie, trzymajcie mnie, bo... No co ja mam zrobić dalej? Wątek zdaje się do dna.
Ktoś chciałby się z tobą zmierzyć, obstawiam 10 sztuk złota. Dlaczego? Ponieważ nie podmienię mu raczej alkoholu. Ty, a może podmienię? Sprawdźmy to, bo w tym 2-0... No nie pierdol. Ale to jest głupie. Dlaczego oni nie reagują? Normalnie w 1-3-2 to był quest, który był teoretycznie zabugowany. Nie dało się go ruszyć, a tutaj wsadzę wodę. Być może za wcześnie. A teraz duża skrzynia, F10. Nie znam się na otwieraniu zamków. Okej. Okay. W takim razie wychodziłoby, że otworzyły mi się wykopaliska. Powinienem. Nie jestem w 100% przekonany. Tak by wychodziło, że jestem w stanie zabić te szczury przed magami wody. No sprawdźmy to. Mówiliście mi również coś tam o karmie. Karmę mam u Inosa i Beliara po 7. W takim razie można pomodlić się, plus jeden karma, i wziąć specjalne albo zwykłe. Ja nie rozumiem, o co chodzi. Dary Inosa. Aha. O kurcze. A specjalne dary? Aha. To jakie mam tu karmy zdobyć więcej? Jedna modlitwa per day. Który to jest dzień gierki? Piąty dzień, czyli już 5 karmy, ale znowu nic by mi to nie dało. 5 karmy nie dałoby mi nawet punktu siły, więc... I ten kamień teleportacyjny tutaj. No niby powinienem do Xardasa wykorzystać. Ale wykorzystam tutaj, YOLO. Pewnie to jest zła decyzja. I zobaczcie, są jakieś kurcze posterunki bandytów. Ale też jest sporo sprzętu i wychodziłoby na to. Ja miałem trochę złe podejście do New Balance'a. Nie rozumiałem, o co chodzi, a tak naprawdę... Stary. Po prostu zwiedzasz. Nic innego. Całą mapkę zrobisz, zbierzesz sprzętu jakiejś tam sporej ilości. Powinno być z goldem. W miarę okej. Z doświadczeniem, nie wiem. Zobaczymy. No i te ściury. 77 HP. Ty, to nawet nie chodzi o to... Po 7 odbieram. O kurde. A jakby wziąć pochodnie... Na 2 hity, idealnie. I surowe mięso, 3. Mamy to, panowie. Zrobimy te szczury i idziemy do magów. Tylko tutaj bez przyspieszenia czasu. Grunt, żeby szczur mnie na... Na hita, żeby mnie nie robił. Ty, a może ja po prostu agro muszę brać z pojedynczego szczura? Tylko to mi pochodnie zaburzyło. No właśnie, znikła pochodnia z ekwipunku, a szczury i tak się wzięły we dwójkę. To była chyba... Ściureks numer jeden. No osobno można je klepać. Ten diet. Nie mogę zapisać, więc... Dwa muszą paść. W jednym podejściu. Easy. Najgorzej, że nie mogę chować tej broni, nie mogę wyciągać kuszy, bo mi zniknie pochodnia. Idą we dwójkę, więc tutaj na krawędzi je sobie rozdzielimy. Chyba ty żniesz, mierzkie twary. Ty rozdzielimy? Nie pierdol, że dwa naraz padły. Okej. Chyba dobrze, ale dlaczego tak się wydarzyło, nie mam pojęcia. Oh, you fucking. No to już jest joke, że tutaj jest kamienny strażnik. 200 wytrzymałości trzeba mieć znowu, żeby przebiec. Zakładam, że... Znaczy ja zakładam, że 200, bo jeżeli to nie wystarczy, to jestem dedek. I mam 5 many, zauważcie. Można by skorzystać z teleportera do miasta. Dopiero zauważyłem, nawet nie wiem, kiedy ta mana się wbiła. A może jakaś mniejsza wersja jest? Ja pierdolę, 900 HP. Przyregeneruję kondychę i lecę na sprincie do magów. Czyli tutaj będzie Serafis posiadany. No i lecimy, boys. Ja pierdolę.
Dlaczego ta gra jest... Nie. Jeszcze raz. Odpalam się bez przyspieszenia czasu. Bo ono jest zdradliwe. Tam celowanie się buguje. Teraz przyspieszam. Kończy mi się kondycha. Dobra! Stary. Jedna bestia mniej. No i mamy to. Jakiś tam filmik się pokazuje. Wy ten filmik znacie, ja też. Musiałem. I przybyłem z Laresem, ornament. Chcę wstąpić. Co? Skąd złamał? Wątek wodnego kręgu, ale to nie jest jest wątek magów wody. To raczej odpada, nie będę grał magiem. Magiem byłem w 1-3-2. Co do przyłączenia się do was. Nazwij mnie. Nie marnuj mojego czasu i jakieś tam inne pierdoły. Irjordian. Amulet szukającego ognika. I jest jakaś tam opcja nauki. Niektórych zadań można go nauczyć bardzo łatwo, ale są takie, które będą wymagały dużo więcej praktyki i wiedzy. Wyjaśnia, jak nauczyć ognika. Pamiętaj, jeśli nie masz wystarczająco dużo wiedzy, ognik nie będzie się ciebie słuchał. Ciebie z dużej litery. Chyba dobrze. Rozumiem, dziękuję. Czy jest jakiś inny sposób na naukę ognika? Nie wiem do końca, nie zagłębiałem się aż tak w zapiski Godryka, ale wygląda na to, że istnieje inny sposób. Ognik nie słucha moich poleceń, wymaga ode mnie unikalnych przedmiotów, których nie posiadam. Co to za inny sposób? Sądząc po notatkach, ognik reaguje na potężne, unikalne przedmioty. Jeden z takich przedmiotów wystarczy, aby zaczął się słuchać przez cały czas. Ale to tylko teoria. Muszę ponownie obejrzeć notatki Godryka. Jakie notatki? Coś tam dostałem. Ty, ja zmieniłem w ustawieniach, aby nowe przedmioty, unikalne, w sensie te niezestekowane z czymś innym, pojawiały mi się i odznaczały w ekwipunku. Widzicie tu notatki Godryka? Z wykrzyknikiem? Ja też nie. I umiejętności zbierania przedmiotów. Dobra. To niezły trolling. Riordian. No i wątek samego Gothica 2. Podstawki. Teraz tak, czy tu będą przedmioty? Tu będzie ciemna, kamienna tabliczka. Nie będzie! Pozmieniali wszystko, śmietniki. Kronos! Kupcy poza miastem. Aha, ponieważ on sprzedaje sprzęt, co ma Myrdarion. Jak tam te kryptyst bez jakie masz, próbuję to. My wiemy, co to za zadanie, także skip. Klucz do pomieszczenia z teleportem i znowu darmowe expo, no te zadania trzeba wykonać. W 1-3-2 był tu bonus do siły. Kręcimy Salcesona. I czy dostaliśmy coś? Oczywiście, że nie. Pozmieniali. Stół do czytania tablic. I oczywiście nic nie mogę użyć, bo jestem kmiotem. Jakieś tabliczki, stoły alchemiczne. O ile wcześniej narzekałem na ten interfejs, wygraliście. Muszę przyznać, że macie rację. Mikstura siły. Już mogę to robić. To jest kurde ciekawe. Tylko brakuje mi tego. No jest to wygodne, bo pokatalogowane, posegregowane, plus jeden dla was. Ja się tak śmiałem, że gotyki, używanie myszki. Oprócz strzelania z łuku i kastowania magii myszka do tych menu, jest wygodna. Kamienne tabliczki, czytanie, jeszcze nie, za wcześnie. Dobrze. Jakieś tam punkty nauki wpadają, coś. Ja w istocie potrzebuję mieć jakąś formę zabijania potworów typu wilki. To mi odblokuje cały Korinis. Nie znam się na otwieraniu zamków. O kurde. Ty, jak wejdę nie. Wyłączę przyspieszenie, wchodzę tak. I nie ma tu potworów na szczęście. Dobra. Rybki, strzały, goldzik, otwieranie zamków.
jako zwój, co ciekawe. Teraz tutaj. I szybko do Orlana. A! To są szkielety. Jeżeli ja odciągnę te szkielety, bo ja mogę na sprincie przebiec. Tylko jak ja pociągnę ich do karczmy, to te szkielety wybiją wszystkich chłopców, nie? Tyle na ten temat. Co ty pierdolisz? Ręce mi opadły. W 1-3-2 szkielety były nieśmiertelne. Co jest nie tak? Może to jest jakaś gorsza wersja szkieleta, nie wiem. Nie wiem czego się spodziewać. Gonią mnie. Ty. Przestali biec. W takim razie Orlan. Można rzucić okiem na ten kamień, gdzie znajdę kamień i chyba idziemy na kamień. Wszystko oczywiście podejmuje Orlana, bo zero konsekwencji. Czyli odpalamy się na sprindzik, dosłownie trzeba zrobić dwa kółka wokół cmentarza. A ja jestem przygłupi. Chociaż nie, muszę wejść w ten teleport, nie ma innej opcji. Także te drzwiery trzeba otworzyć. I wchodzimy w teleport. I można oddać zadanie typu teleport. Czyli gdzie jest Nefarius? Riordan? Ja. Merdarion. Kamienie działają. I znowu brakuje mi 700 expa na level. Będzie ile? 27 punktów nauki. Wszystko poszłoby w broń dwuręczną. 4 many. Czekajcie. Ognista pokrzywka wiedzie. A nie, jeszcze muszę wrócić do tej jaskini na chwilę. Przez to, że mnie goniły szkielety, nie zebrałem sprzętu, czyli jakieś tam mieszki, żądła i pierdoły. Mam 5 many. Zobaczmy, co jest grane z tą teleportacją. Wykopaliska i rynek Korinos. No to rynek Korinos. Jest 23, więc zadanie Martina. I to oświetlenie na Direkcie 11, zobaczcie. Skąd te skwaszone... Shut the fuck up tam, ja tu... No prześlicznie ta gierka wygląda. Gwieździste niebo, widać color banding na... teksturze... Skybox to się chyba nazywa. Widzicie te takie... linie. Coś pięknego, ale ogólnie... kolorystyka tej nocy, no piękny. Gothic Returning, no New Balance. A ktoś mi tam pisał, właśnie, chciałem od razu wyjaśnić hejtera. Ktoś mi pisał, że Jorski, ty k***a jeba, dlaczego tak słabo ta gra wygląda, dlaczego tak ścierwojacko spierdolone tekstury. Ja tak lubię, co mogę powiedzieć. Tak będzie grane, bo tak ma być. I okazuje się, że Rengar podbiera coś tam. Co ty tu robisz? Ja... Ten tego nie twoja sprawa. No dobra, jest 12 w nocy. Można się przespać do 6, bo to już chyba wszystko wykonane na ten dzień gamingowy. Gotikowy. I mamy teoretycznie golda, żeby się nauczyć skurować te zwierzęta, no. Ale znowu można by pójść do karczmy, na farmie Onara, nauczyć się wytapiania ciastek, czy wypiekania. Nie wiem, jest tak dużo sposobów w tym momencie na rozwinięcie tej postaci. To znaczy sposób podstawowy to miały być właśnie bonusy, mówiliście mi, więc będę się starał grać wedle waszych sugestii. Z powrotem do Martina, dowiedziałem się, kim jest złodziej. 400 expa. Wiesz, czego chcę. No i mamy opcję dołączenia do straży. I mamy również Wujkret Oszczura, który wezmę. Jak dobrze pamiętacie, był to skrót do... gospodarstwa Bengara od wieży Xardasa. I będąc właśnie, będąc w temacie Xardasa, idziemy do Xardasa. Ja wam skipnę całą tę podróż, ale... tam było zadanie... Spieprzyłem, bo to zadanie wykonuje się w nocy, a nie mogę się... Ale mi na psychę siada ten mod. Przecież nie mogę się przespać do nocy, a później zapomnę. Myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. W przyszłym odcinku rozpoczniemy od właśnie tego rytuału Xardasa. No a co będzie dalej? Zobaczymy. Także trzymajcie się bardzo gorąco. Póki co jakoś mi idzie, więc nie narzekam, mod mi się podoba. Mimo, że jest... wymaga przede wszystkim myślenia.